Bodziackiego i trąbki. Współpracy sobie nie wyobrażam. Tragicznie zakończone poszukiwania. Przebudowa wiaduktu w Wędzinie. W tej chwili robimy roboty rozbiórkowe. Likwidacja oddziału uzależnień. W tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji niekomfortowej. Konsekwencje spalania śmieci. Istnieje taka możliwość kontroli na drugi dzień. Budowa ronda. Ruch zostanie zamknięty. Remont pracowni rentgenowskiej. Trwa remont. Ewelina Bożęcka, witam w kolejnym wydaniu informacji. Czy to było bezzasadne zwolnienie urzędnika państwowego, czy słuszna decyzja Janusza Bodziackiego? Spór trwa, burmistrz Bodziacki i były sekretarz Trąbka walczą w sądzie. Burmistrz o poparcie swojej decyzji, Tadeusz Trąbka o powrót do pracy. Kto zapłaci za prywatną kancelarię wynajętą przez Urząd Miasta i czy kanał S faktycznie kłamie, jak twierdzi burmistrz Bodziacki? Odpowiedzi szukamy w tym materiale. Wszystko zaczęło się 1 czerwca 2011 roku, kiedy ówczesny sekretarz Tadeusz Trąbka został zwolniony z pracy, jego zdaniem bezpodstawnie. Skierował zatem sprawę na drogę sądową. W pierwszej instancji wygrał, jednak pracodawca byłego sekretarza złożył odwołanie i sprawa dalej jest w toku. Jeśli sąd podtrzyma wyrok i przywróci Trąbkę do pracy, w mieście będzie dwóch sekretarzy, czego nie przewiduje polskie prawo. Dlatego też jeden z nich będzie musiał odejść. Obecnym sekretarzem jest Anna Bielińska. Podczas rozmowy z panem Trąbką dowiedzieliśmy się, że były sekretarz ma zamiar do pracy wrócić, gdyż jego zdaniem inne rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Zdaniem pana Trąbki zarzuty kierowane w jego stronę są absurdalne i, jak sam ujął w słowa, wyssane z palca. Współpraca obu panów będzie wyglądać zwyczajnie, zdaniem Trąbki, gdyż jest profesjonalny w swoim zawodzie. O to samo spytaliśmy burmistrza Bodziackiego. Czy rozważał pan bądź rozważa możliwość wystąpienia z ugodą? Sprawa nie jest przegrana. Jest to wyrok pierwszej instancji Sądu Rejonowego. Postanowiłem, analizując uzasadnienie tego wyroku, jak również obserwując cały tok, cały przebieg postępowania w pierwszej instancji, uznałem, że sąd w wielu miejscach nie uwzględnił racji naszej strony. Także w związku z tym postanowiłem wnieść apelację, licząc, że sąd drugiej instancji, sąd okręgowy popatrzy na te materiały dowodowe, które żeśmy przedstawiali, których sąd nie uwzględnił w pierwszej instancji. Dlatego też liczę na to, że wyrok drugiej instancji będzie inny. Jeżeli jednak znowu nie uda się wygrać, czy wniesie pan kasację do Sądu Najwyższego? Na tym etapie trudno o tym mówić. Ja, patrząc na to całe postępowanie, a przede wszystkim motywy mojej decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, chcę powiedzieć, że wyjątkowo doszedłem do przekonania, że współpraca nam się z wielu powodów nie może układać. Patrząc na dotychczasowe doświadczenie, stwierdzam, tak jak analizowałem również dokumenty, że pan sekretarz nie przekładał się za bardzo do pracy, natomiast jest szczególnym beneficjentem pieniędzy publicznych. I potem chociażby jeden przykład, gdzie był zastępcą burmistrza, jednocześnie pracował na pełnym etacie przez pewien czas w szkole podstawowej. Więc utraciłem zaufanie do pana sekretarza. Te argumenty dla mnie są bardzo istotne. Sekretarz jako trzecia osoba w mieście nie może prezentować się takiej postawy moralnej, a przede wszystkim to, co leżało głównie u podstawy mojej decyzji, zaangażowania w pracę. Bo ta pasywność, która miała miejsce przez te kilka miesięcy, nie dawała mi nadziei na to, że współpraca będzie dobra, że będzie wykonywał pan sekretarz w sposób pełny, z pełnym zaangażowaniem swoje obowiązki. Stąd też decyzja i nie potrafię powiedzieć, że wniosek kasacji, na pewno wyrok Sądu drugiej instancji i uzasadnienie do tego wyroku bardziej mnie ugruntuje w moich poglądach na ten temat. A co jeśli sąd przywróci pana Trąbkę do pracy? Jak pan wyobraża sobie współpracę obu panów? Znaczy, powiem tak, ja współpracy sobie nie wyobrażam. Z tych powodów, które przed chwilą odpowiedziałem, i też z mojej współpracy kilkumiesięcznej, gdzie moim zadaniem jest służyć mieszkańcom i tak organizować pracę urzędu, żebyśmy tą naszą służbę wykonywali w sposób jak najlepszy. Postawa i zachowanie pana sekretarza nie rodziło, czy nie dawało tej nadziei.
Więc ta współpraca rzeczywiście mogła być trudna. Natomiast no, zobaczymy. Powiem tak, trochę tak żartując, patrząc na całą Polskę, to zostałem przywiązany do sekretarza w postaci tej osoby, jak kiedyś chłop pańszczyźniany do pługa. Mimo że ocenia się, że współpraca jest niedobra dla miasta, to musimy ją kontynuować. Jest to ewenement. Myślę, że też jeśli sąd drugiej instancji podtrzyma wyrok sądu rejonowego, to będziemy mieć ciekawą sytuację. Pewnie niedobrą, ale no, niestety nie może być też tak, że sekretarz, urzędujący sekretarz bierze udział czynny w wyborach, bo to miało miejsce, gdzie ustawa zakazuje angażowania się w działania tego typu, a miało to miejsce, że pan sekretarz w 2010 roku, będąc, sprawując funkcję sekretarza, startował w wyborach w akcie politycznym. Natomiast teraz jak gdyby motywem pana sekretarza jest to, żeby odwrócić, że działania moje były z uwagi na jakieś aspekty polityczne. Ale może się tak zdarzyć, że sąd jednak podtrzyma wyrok. Czy wówczas w pokoju, jednym w pokoju zasiądzie dwóch sekretarzy? To jest przyszłość, której nie potrafię w tej chwili przepowiedzieć. Jest to gdybanie. Poczekamy na wyrok. Ja wyrażam przekonanie, że te argumenty, które podnosiliśmy w pierwszej instancji, których no niestety, z przykrością muszę powiedzieć, sąd nie podzielił, ale nie podzielił rzeczy, których ja no nie rozumiem. Chociażby podnoszone moje, ten udział w wyborach jako akcie politycznym, jak również sąd podzielił opinię, czy dał wiarę temu, że ktoś tam na papierosie rozmawiał o mojej współpracy, czy też, że sąd podzielił wiarygodność w twierdzeniu, że ja już z panią prezes PGK rozmawiałem w grudniu, jak pierwszą rozmowę o naszej współpracy z panem sekretarzem Trąbką odbyliśmy w styczniu następnego roku. Więc w wielu momentach uznałem, że sąd źle odczytał i fakty, i wiarygodność osób, i dlatego była apelacja i poczekamy do wyroku następnej instancji. I mam jeszcze takie ostatnie pytanie. Wiadomo, że do tej sprawy została wynajęta prywatna kancelaria adwokacka. Chciałam zapytać o koszty, które Urząd Miasta poniósł w tej sprawie. Chcę powiedzieć jednocześnie, zaprzeczyć nieprawdom, które są podawane również, no niestety, w państwa medium. Nie po raz pierwszy państwo jako medium, no zachowujecie państwo brak profesjonalizmu, że tak to powiem. Na obsługę prawną i w tej sprawie, jak również w sprawie podnoszonej w wasze medium, w sprawie pana naczelnika Jednousa, na obsługę prawną nie została wydana jeszcze złotówka, więc nie wydaliśmy żadnych pieniędzy na obsługę prawną. Tak jest na dzień dzisiejszy. W rozmowie z panem Bodziatkim spytaliśmy o koszta związane z tą sprawą. Odpowiedź była niejednoznaczna, gdyż pan Bodziatki powiedział, że jak na razie nie wydał ani jednej złotówki. Jednak za wynajęcie kancelarii, prywatnej kancelarii prawnej trzeba zapłacić. Pan Bodziatki zarzucił nam brak profesjonalizmu oraz kłamstwo. Dotarliśmy jednak do dokumentu, który złożył pan Tomasz Stolata, radca prawny wynajęty przez Urząd Miasta. W imieniu pozwanego Urzędu Miasta Lubartów, działając na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa, wnoszę o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych. Postanowiliśmy sprawdzić, czy obsługa prawna dla Urzędu Miasta prowadzona jest bezpłatnie. Pan radny Tomasiak podnosił kwestię obsługi prawnej urzędu, więc chcę odpowiedzieć, że obsługa prawna nie uległa zmianie. Tak jak było dotychczas, jedna z pań mecenas jest zatrudniona na umowę o pracę, druga z pań mecenas jest na umowę zlecenie, więc tutaj nie ma zmiany. Chciałbym na piśmie odpowiedzieć panu radnemu na zapytanie o koszty ponoszone na umowę zlecenie w ramach odpowiedzi na informację publiczną. Natomiast pani mecenas, nie będąca osobą publiczną,
która współpracuje z urzędem w oparciu o umowę o pracę, jest to jej dobro osobiste. Ja tylko chcę, myślę, że tutaj nie będzie żadną tajemnicą, że te wynagrodzenie, które miała dotychczas, ono jakoś ewoluuje inflacyjnie i pewnie nie do końca nadrabia inflację, nie zmieniło się w sposób istotny od okresu poprzedniego. Natomiast jeśli chodzi o pełnomocnika przy postępowaniu sądowym, to uznałem, że w tych postępowaniach zależność pani mecenas w okresie poprzednim byłaby niezręcznością w stosunku do uczestnictwa w postępowaniu, natomiast mecenasem, który jest w tej chwili pełnomocnikiem moim, nie zostało ustalone żadne wynagrodzenie. Na jakie wynagrodzenie umówił się pan za prowadzenie sprawy w imieniu Urzędu Miasta przed Sądem Pracy przeciwko panu Trąbce? Ja jestem przedsiębiorcą. To akurat po stronie Urzędu Miasta leży walor jawności. W związku z tym uchylę się od tego pytania. To pytanie proszę kierować do pana burmistrza, czy też akurat ja nie muszę pani na to pytanie odpowiadać. Urząd powinien, ja nie muszę. Proszę potwierdzić lub zaprzeczyć informacji uzyskanej przez nas od przedstawicieli Urzędu Miasta, że prowadzi pan tę sprawę za darmo. Nie, absolutnie. To by było wbrew etyce zawodowej mojej, gdybym prowadził jakąkolwiek sprawę za darmo. Nie jestem związany żadnym stosunkiem stałym zlecenia z urzędem, więc kwestia darmych usług nie wchodzi w ogóle w rachunek. Pobieram. To znaczy precyzyjniej jestem umówiony na określoną kwotę i z tego tytułu wystawię fakturę po zakończeniu sprawy. Czy prowadzi pan tę sprawę za darmo? Powiedziałem pani, że nie świadczę usług za darmo. To nie znaczy, że za każde stawiennictwo w sądzie czy kontakt z panem burmistrzem pobieram odrębną kwotę. Ile kosztował spór pana burmistrza Bodziackiego z byłym sekretarzem panem Trąbką? Dowiemy się po ogłoszeniu wyroku drugiej instancji. Już dziś pan Bodziacki zarzuca nam brak profesjonalizmu oraz kłamstwo. Materiały przez nas zebrane świadczą o tym, że za wynajęcie prywatnej kancelarii zapłacą podatnicy. Pan Janusz Bodziacki zarzucił naszej stacji kłamstwo. W świetle przedstawionych dokumentów oczekujemy od burmistrza przeprosin. Magdalena Małek, kanał S. Tragicznie zakończyły się poszukiwania 55-letniej mieszkanki Lubartowa, która zaginęła 31 sierpnia. Ciało kobiety zostało odnalezione po kilku dniach w pobliżu rzeki Wieprz. Prawdopodobną przyczyną zgonu było samobójstwo. Kobieta wyszła z domu 31 sierpnia w godzinach porannych, nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną, dlatego też zgłosiła ona jej zaginięcie. Prowadzone przez policję i rodzinę poszukiwania zakończyły się tragicznie 3 września około godziny 18. Ciało kobiety zostało odnalezione w pobliżu rzeki Wieprz. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta popełniła samobójstwo. W dniu 3 września 2012 roku w okolicy rzeki Wieprz, ulicy Mickiewicza w Lubartowie, znaleziono zwłoki powieszonej kobiety. Jak się okazało, była to poszukiwana od dnia 31 sierpnia mieszkanka Lubartowa. Zwłoki zostały ujawnione przez syna kobiety. W miejscu zdarzenia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Lubartowie przeprowadzili czynności procesowe w celu wyjaśnienia całokształtu okoliczności tego zdarzenia, w szczególności tego, czy doszło do udziału osób trzecich w spowodowaniu zgonu kobiety. Zostanie przeprowadzona sesja zwłok z Okładzie Medycyny Sądowej w Lublinie. 2,5 miesiąca potrwają utrudnienia w ruchu na Krajowej 19 łączącej Białystok, Lublin i Rzeszów. Ich powodem jest przebudowa biegnącego nad jezdnią wiaduktu kolejowego w miejscowości Wandzin. Przebudowa jest częścią modernizacji linii kolejowej nr 30 łączącej Lublin z Lubartowem. Modernizacja obiektu inżynieryjnego na odcinku od Lubartowa do Lublina Północnego realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jest to wzmocnienie konstrukcji nośnej tego obiektu, przystosowując go do zwiększonych obciążeń i zwiększonych nacisków. Tak to technicznie można pokrótce powiedzieć. Rozpoczęliśmy prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego.
Prace polegają na zmianie geometrii koryta balastowego, czyli koryta, w którym będzie wysypany tłuczeń i torowisko ułożone pod wymagania współczesne, które narzuca PKP i normy. W tej chwili robimy roboty rozbiórkowe, oprócz tego będziemy jeszcze wymieniać łożyska i poszerzać płytę, wymieniać chodniki, które są i wykonać roboty towarzyszące, czyli odwodnienie obiektu, estetyka, oczyszczenie elewacji, zabudowę stożków skarpowych. Prace ruszyły w poniedziałek 3 września. W związku z tym na drodze krajowej nr 19 pojawiły się pewne utrudnienia w ruchu. Jeden pas jezdni został wyłączony. Ruch na odcinku 130 metrów odbywa się wahadłowo. W porze dziennej kierują nim pracownicy firmy wykonującej przebudowę. W nocy natomiast uruchamiana jest sygnalizacja świetlna. Rano większy ruch jest w kierunku Lublina, po południu w kierunku Lubartowa, tak? Ludzie wracają, zjeżdżają, pracownicy reagują na bieżąco, żeby te korki jak najmniej były. Słucham na radio, na CB, co mówią kierowcy, no to nie ma tragedii, nikt mięsem nie rzuca i jest kulturalnie w tej chwili. Sprawdzaliśmy. Okazuje się, że faktycznie kierowcom nie przeszkadzają utrudnienia, tym bardziej, że w korku stać muszą tylko kilka minut. Chciałam się zapytać, czy często pani jeździ tą drogą? Bardzo rzadko, raz w roku. Aha, takie utrudnienia pani nie przeszkadzają? Nie, absolutnie nie. Zresztą cieszę się, że są w ogóle jakiekolwiek prace remontowo-budowlane na drogach, także bardzo mi się to podoba. Wiadomo, lepsze drogi będziemy mieli. Jak coś za coś. Czy często pani jeździ tą drogą? Nie, 2 lata temu ostatnio. Aha, czyli w związku z tym pani nie przeszkadzają takie utrudnienia? Nie, no muszą być, jeżeli są jakieś remonty, to trzeba się godzić z takimi sprawami. Czy pani często tą drogą jeździ? Często, codziennie. Mhm. A w związku z tym przeszkadzają pani te utrudnienia? Powiem szczerze, że tutaj to niekoniecznie. Nie jest tak strasznie. Gorzej jest w Lublinie, bo ja dojeżdżam z drugiej strony Lublina, także tutaj to da się przeżyć. 5 minut i nie jest tak strasznie. To są utrudnienia, ale konieczne, także no, konieczność to konieczność. Jak często pan jeździ tą drogą? Codziennie praktycznie. I w związku z tym utrudnienia panu przeszkadzają, czy nie? No niestety, trzeba to przeżyć, jeśli chcemy mieć dobre warunki, dobre drogi, no to musimy trochę ostać w korkach. Celem modernizacji jest możliwość podróżowania szynobusami na trasie Lubartów-Lublin. Przebudowa wiaduktu w Wandzinie nie jest pierwszą realizowaną w ramach programu inwestycją. Wcześniej wykonano już remont mostu na Bystrzycy oraz wiaduktu w Ciecierzynie. Ten trzeci jako wiadukt nad drogokrajowo jest, można powiedzieć, z tych masywnych obiektów ostatnim obiektem. Są jeszcze realizowane w ramach tego projektu mniejsze obiekty jako przepusty. Planowanym terminem zakończenia prac jest połowa listopada, jednak utrudnienia w Wandzinie nie są jedynymi przeszkodami dla kierowców na Krajowej 19. Rozpoczęto już bowiem wymianę krawężników w miejscowości Niemce, wkrótce kładziona będzie w tym miejscu nawierzchnia i można powiedzieć, że dopiero wtedy będzie się działo. Kierowcom życzymy wytrwałości i cierpliwości. Oddział leczenia uzależnień, który do tej pory znajdował się w budynku tzw. Starego Szpitala, zostanie zlikwidowany. Przyczyną tej decyzji są względy ekonomiczne. W Lubartowie nadal funkcjonować będzie poradnia, która mieścić się będzie w głównym budynku szpitala przy ulicy Cichej. Główną przyczyną, jaka spowodowała fakt zamknięcia oddziału leczenia uzależnień, była główna przyczyna ekonomiczna. Mianowicie oddział ten od 2008 roku przynosi regularnie straty finansowe. Rok 2011 zamknęliśmy stratą w wysokości ponad 200 tysięcy. W tym momencie po 7 miesiącach strata wynosi już 70 tysięcy złotych. A dodatkowo fakt, że na ulicy Słowackiego mamy w tym momencie już tylko i wyłącznie oddział leczenia uzależnień, ponieważ przenieśliśmy oddział chorób płuc do budynku głównego przy ulicy Cichej. Także te dwa w zasadzie fakty zaważyły na tym, że podjęliśmy decyzję o zlikwidowaniu oddziału leczenia uzależnień. Jak zapowiada dyrektor, sytuacja pacjentów, którzy wymagać będą hospitalizacji, nadal będzie dość korzystna. Będą oni przyjmowani na oddziały znajdujące się w Radzyniu Podlaskim, Łukowie, Parczewie oraz w Lublinie. Ci, którzy nie będą wymagać przyjęcia na oddział, nadal będą leczeni w poradni, która mieścić się będzie w lewym skrzydle głównego budynku szpitala przy ulicy Cichej. Gorzej przedstawia się sytuacja lekarzy i pielęgniarek, którzy do tej pory pracowali na lubartowskim oddziale leczenia uzależnień.
W tym momencie no, jesteśmy w takiej sytuacji niekomfortowej, jeśli chodzi o wynik finansowy, wynik ekonomiczny, który ciągnie się już od kilku lat, że nie mogliśmy tym osobom zaproponować dalszej współpracy. Także z osobami, które pracowały bezpośrednio na tym oddziale, rozwiązaliśmy umowę. Po likwidacji oddziału w tak zwanym starym szpitalu znajdować się będzie już tylko stacja dializ. W związku z tym są już pewne plany dotyczące przyszłości tego budynku. Planów jest kilka, między innymi przewijający się chociażby od kilku lat plan dotyczący utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego. Natomiast w tym momencie ciężko jest mi powiedzieć. Na chwilę obecną stoimy na stanowisku, że chcielibyśmy zlikwidować działalność szpitala w tamtym budynku, ponieważ koszty, jakie generuje utrzymanie chociażby samego tego budynku, są bardzo duże. Jest to kwota ponad 300 tysięcy w skali roku. Także jeśli byśmy całkowicie wyprowadzili działalność szpitala, te środki mogłyby zostać w budżecie szpitala, nie musielibyśmy ich wydawać tam, a moglibyśmy je wydać tutaj chociażby na poprawę infrastruktury. Zbliża się okres grzewczy, a to oznacza, że znów możemy się znaleźć w strefie zagrożenia. Chodzi oczywiście o problem spalania śmieci na osiedlach domków jednorodzinnych. I mimo, że wiąże się to zarówno z konsekwencjami zdrowotnymi, jak i finansowymi, wiele osób nadal wrzuca do pieców wszystko, co znajdzie się w ich zasięgu. Według Komisji Europejskiej na skutek zanieczyszczonego powietrza umiera rocznie 28 tysięcy Polaków. Podczas spalania różnego rodzaju śmieci, jak plastik, folia czy guma, w domowych piecach powstają bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia substancje. Mają one zdolności do kumulacji, co oznacza, że nie ulatują w atmosferę, ale opadają na ziemię, wnikają przez rośliny i są wdychane przez człowieka. To jest duży problem, dlatego że zatruwanie atmosfery ma bardzo duży i ujemny wpływ na nasze zdrowie. Spalanie śmieci we własnych domach oraz na wolnym powietrzu odbywa się w zbyt niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się m.in. takich substancji jak pył, który powoduje zanieczyszczenie roślin, szkodliwymi dla zwierząt i ludzi metalami ciężkimi, tlenek węgla, bezwonny i trujący gaz, związki azotu będące przyczyną uszkodzenia płuc, związki siarki odpowiedzialne za powstawanie kwaśnych deszczy, rakotwórcze i trujące dioksyny, a także wielopierścieniowe węglowodory i polichlorowane bifenyle zwiększające ryzyko zachorowania na raka oraz uszkodzenia płodu ludzkiego. Układ oddechowy jest takim pierwszym kojarzącym się nam układem, który reaguje ujemnie na te wszystkie związki, a więc możemy reagować zapaleniem głównie górnych dróg i w ogóle zapaleniem dróg oddechowych, a więc początkowo jakieś mogą być to stany nieżytowe czy nawet alergiczne, kończąc przy długotrwałym takim, powiedzmy, długotrwałej ekspozycji na te środki, może dochodzić do przewlekłych zapaleń oskrzeli czy płuc, z uszkodzeń tam nabłonka dróg oddechowych, no a kończąc na aż takich poważnych schorzeniach jak nowotwory płuc, nowotwory skóry, no górnych dróg oddechowych, to długie narażenie może powodować nawet powstawanie pylicy czy przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli. Tak samo jak i jakichś zmian astmatycznych, także to na pewno niekorzystne działanie musimy wziąć pod uwagę i wszyscy powinniśmy być świadomi, że spalanie śmieci w domowych jakichś tam piecach no źle wpływa na nasze organizmy. Spalanie śmieci niesie za sobą jednak nie tylko konsekwencje zdrowotne. Wiosną tego roku Straż Miejska została bowiem upoważniona do kontroli spalania śmieci zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i w zakładach pracy. Oznacza to, że strażnicy miejscy mają prawo zapukać do naszych drzwi w godzinach od 6 do 22 bez zapowiedzi. W przypadku ujawnienia przez zespół kontrolujący, że znajdują się tam materiały niebezpieczne, na miejscu funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo nałożyć mandat karny do 500 zł. A co się dzieje w przypadku, kiedy mamy zgłoszenie, że spalane były materiały niebezpieczne i w tym czasie my nie pracujemy? Więc istnieje taka możliwość kontroli na drugi dzień w godzinach pracy poprzez pobranie próbek popiołu, który został w tymże urządzeniu. Na podstawie próbek popiołu, który wysyłany jest do analizy do Politechniki Śląskiej, zostaje stwierdzone, no bez żadnych wątpliwości, jakie materiały były tam spalane, czy jakieś szkodliwe, czy sam tylko materiał opałowy.
I na podstawie tegoż badania mamy możliwość i obowiązek sporządzenia wniosku o karanie do sądu. Sąd w tym przypadku na podstawie zebranego materiału dowodowego wypowiada się i orzeka, bądź też nie orzeka, winę tego ewentualnego sprawcy. Chciałbym tutaj nadmienić, że badanie to, które początkowo finansowane jest przez Urząd Miasta, kosztuje 800 zł plus 23% VAT-u. I teraz w tym przypadku należałoby się liczyć z tym, że po uznaniu winnym sprawcy tego wykroczenia urząd będzie domagał się zwrotu tychże pieniędzy w kwocie około 1000 zł za przeprowadzone badania, jak również dodatkowo w tym przypadku sąd zapewne orzeknie jakąś karę grzywny. A tutaj górna granica zagrożenia jest 5000 zł. Więc ze swojej strony uważam, że to jest proceder jak najbardziej nieopłacalny. I tutaj przytoczyłem Państwu te kary nie dlatego, żeby straszyć, żeby w jakiś sposób zasiać w sercach Państwa obawy, a chodzi konkretnie o to, żeby każdy zdał sobie sprawę z tego, jaka jest odpowiedzialność właściciela nieruchomości. Jeżeli teraz będzie przyszły ten sezon grzewczy, a więc moi ludzie, jak również Wydział Infrastruktury, będziemy współpracować i na każdy sygnał, który będzie nam tutaj przekazywany, no będziemy interweniować, sprawdzać i nie chciałbym, żebyśmy się spotkali z taką nieprzyjemną sytuacją, kiedy będziemy musieli sięgać po te środki egzekucyjne, że tak się wyrażę. Upoważnienie, jakie otrzymała Straż Miejska, zostało wydane przez burmistrza Janusza Bodziackiego, ponieważ w uchwale o utrzymaniu porządku i czystości w mieście nie ma zapisu, który informowałby o możliwości podjęcia takiego działania, postanowiliśmy dowiedzieć się, na jakiej podstawie burmistrz owe upoważnienie wydał. Urzędy działają w oparciu o ustalone prawo, więc te obowiązki, które prawnie zostały nałożone na samorząd, a w tym przypadku na przykład z ustawy o odpadach i ochronie środowiska są nałożone na burmistrza, dają też możliwość scedowania niektórych czynności, między innymi kontroli, na inne osoby lub podmioty, czyli na urzędników lub na Straż Miejską. Jest to uprawnienie ustawowe, prawo ochrony środowiska, nakładając obowiązek w artykule 379 kontroli przez burmistrza, daje jednocześnie umocowanie burmistrzowi, aby te zadania mógł scedować chociażby na Straż Miejską. Ustawa szczegółowo wylicza, co można w ramach tej kontroli robić, jest to ujęte tam w 4 punktach i w ramach tego umocowania ustawowego strażnicy Straży Miejskiej dokonują kontroli i będą dokonywali. Myślę, że rodzi się pewne jak gdyby nieporozumienie, na jakiej podstawie, bo nie ma w uchwale o czystości i porządku. Jest to nieporozumienie, bo zapisy ujęte w ustawie jako w akcie wyższego rzędu nie pozwalają, aby je przenosić do rozporządzeń, czy zarządzeń, czy uchwał niższego rzędu. Więc to jest uregulowane w oparciu o ustawę, o artykuł 379 Prawo Ochrony Środowiska. 81 855 38 65 to numer telefonu, pod którym strażnicy miejscy w godzinach od 7.30 do 15.30 czekają na zgłoszenia. Nie bójmy się informować o wydobywających się z kominów w naszej okolicy trujących dymach. Chrońmy w ten sposób nie tylko własne zdrowie, lecz także zdrowie naszych sąsiadów. Trwa budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej z ulicą Piaskową i Kolejową. Wiąże się to z pewnymi utrudnieniami w ruchu, który odbywa się wahadłowo. Dlatego ci, którym zależy na zaoszczędzeniu czasu, powinni kierować się w stronę objazdów. Postanowiliśmy sprawdzić, na jakim etapie są prowadzone prace i czy zakończą się one w planowanym terminie. Prace mające na celu usprawnienie ruchu drogowego w tym miejscu rozpoczęły się w lipcu. O sprawie informowaliśmy w 94. edycji naszych informacji. Już wkrótce powstanie tu rondo o zewnętrznej średnicy 30 metrów, z jezdnią o szerokości 5 metrów i pierścieniem przejezdnym o szerokości 2 metrów. Wloty na rondo będą mieć szerokość 3,5 metra, natomiast wyloty 4 metrów. Powstaną również wysepki z azylami dla pieszych. Przebudowie ulegną chodniki oraz zatoka autobusowa.
Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 października bieżącego roku. W chwili obecnej w tym miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Istnieje jednak możliwość, że będzie on chwilowo zamknięty. Prace przebiegają jednak sprawnie i powinny zakończyć się w planowanym terminie. Projekt jest dosyć trudny, bo jest to w newralgicznym miejscu naszego miasta, ale tak jak obserwujemy na co dzień, wykonawców starają się maksymalnie ułatwić komunikację podróżnym, więc ten ruch wahadłowy, etapowanie zadania polega na tym, że po prostu nie zamykamy całego ruchu, żeby umożliwić maksymalnie jak najdłużej ruch dla podróżnych. No niestety przy tego typu inwestycji na skrzyżowaniu zdarzy się być może taka sytuacja, że chociażby przy kładzeniu nawierzchni asfaltowej, gdzie to dobrze jest, jeśli jest położone szybko w jednym czasie, na chwilę ruch zostanie zamknięty, ale mamy możliwość objazdu ulicami miasta. Kierowców prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość oraz skierowanie się objazdami. Pierwszą możliwością jest przejazd ulicami Powstańców Warszawy, Przemysłową oraz Koźmińskiego. Inną alternatywą jest przejazd ulicami Cichą, 1 Maja do Piaskowej w ulicę Hutniczą. Następnie za zakładem betoniarskim należy skręcić w prawo. Istnieje także możliwość przejazdu ulicami Cichą, Łąkową, poprzez Jacek aż do miejscowości Łódzka. Po dotarciu do skrzyżowania z trasą Łódzka-Kaznów skręcamy w prawo do drogi krajowej nr 19. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej z ulicami Piaskową i Kolejową to nie koniec. Już wkrótce czekają nas kolejne remonty. W ramach i tegorocznego budżetu mamy kilka zadań inwestycyjnych na drogach, ale również planujemy to kontynuować w roku przyszłym. Też zgłaszamy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kolejne skrzyżowanie będące w mieście. Opracowujemy projekt skrzyżowania ulicy Lipowej i Słowackiego naprzeciwko Pałacu Sanguszków i oczywiście inne drogi gminne, które uda nam się wpisać do budżetu roku przyszłego, będą realizowane. Także tych zadań z zakresu komunikacji, budowy drogownictwa powinno być kilka również w przyszłym roku. Trwa remont pracowni rentgenowskiej znajdującej się na parterze lubartowskiego szpitala. W związku z tym pacjenci przyjmowani są w drugiej pracowni, która mieści się na drugim piętrze budynku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za miesiąc korzystać będziemy nie tylko z odnowionych pomieszczeń, ale także z nowo zakupionej aparatury. W tym momencie znajdujemy się w pomieszczeniach na parterze. Tutaj znajdowała się pracownia rentgenowska. Jak Państwo widzicie, trwa remont. Remont ten już był planowany dość długiego czasu. Udało nam się wyasygnować odpowiednie środki na to, żebyśmy mogli ten remont tutaj wykonać. Remont będzie łączył się z zakupem nowego aparatu rentgenowskiego. Będzie to nowszy aparat tego, który był, poprzedni aparat miał ponad 20 lat, w związku z tym już był mocno wyeksploatowany. W tym momencie pacjenci, którzy do tej pory wykonywali tutaj zdjęcia, czyli pacjenci głównie z poradni ortopedycznej, będą musieli chodzić na drugie piętro. Należy znaczyć, że jest winda, także nie będzie problemu z komunikacją. Natomiast będą musieli przez jakiś czas chodzić na drugie piętro i wykonywać badania w drugiej pracowni rentgenowskiej. Planujemy mniej więcej remont na około miesiąc czasu. Po tym czasie już będzie można przyjechać, zobaczyć, jak wygląda nowo wyremontowana z nowym aparatem pracownia rentgenowska. To wszystko po to, żebyśmy mogli w bardziej przyjaznych warunkach udzielać świadczeń naszym pacjentom. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 568 tysięcy złotych. A w dalszej części informacji: pożar w Uścimowie, otwarcie placówki handlowej, wymieniliśmy szereg urządzeń sklepowych, spotkanie autorskie, zaproszona została do naszej miejskiej biblioteki publicznej w Lubartowie, streetball w Kocku, trzeci turniej 14 edycji Grand Prix starosty powiatu lubartowskiego w tenisie stołowym, porażka piłkarzy Lewartu, wyjazdowy remis Pogoni 07 Perła. Już dawno w akcji gaśniczej nie było tak dużej ilości jednostek biorących udział w gaszeniu ognia, jak miało to miejsce w piątek 31 sierpnia podczas gaszenia pożaru w Uścimowie. W
piątek, to jest 31 sierpnia bieżącego roku, do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Lubartowie o godzinie 12.15 wpłynęło zgłoszenie o pożarze w miejscowości Nowy Uścimów, gmina Uścimów. Czego dotyczył pożar i czy było zagrożenie dla innych zabudowań albo mieszkańców? Początkowo zgłoszenie dotyczyło pożaru sterty słomy. Następny telefon w sprawie tego samego pożaru mówił już o pożarze budynku inwentarskiego zlokalizowanego na tej samej posesji. Czy był to duży pożar i ile jednostek brało udział? W roku bieżącym, biorąc pod uwagę ilość sił i środków, ilość samochodów ratowniczo-gaśniczych, a także samochodów specjalnych, innego sprzętu, był to największy pożar. Ten pożar został zakwalifikowany w dokumentacji służbowej jako pożar bardzo duży. Spaliło się około 1600 bel słomy. Spaliła się konstrukcja więźby dachowej na jednym z boksów w budynku inwentarskim. Spaliło się pokrycie dachowe wykonane z eternitu nad wiatą magazynową, w której składowane były bele ze słomą i sianem. Spaliło się 16 sztuk cieląt. Duży procent, mówię tutaj o 80 sztukach na skutek zadymienia, na skutek działania wysokiej temperatury, był przez lekarza weterynarii zakwalifikowany do utylizacji. Czy były osoby poszkodowane bądź ofiary śmiertelne? Nie, podczas tych działań nie było osób poszkodowanych. Na miejscu teren akcji zabezpieczało pogotowie ratunkowe przez cały czas trwania tych naszych działań. A jak długo trwały działania? Działania pierwszego dnia trwały od godziny 12.15, czyli od momentu zaalarmowania, do późnych godzin wieczornych. Było to ponad 11 godzin. Ten sam pożar, z uwagi na rodzaj spalonego materiału, mam tu na myśli słomy, był dozorowany przez 3 kolejne dni, także przez niedzielę, poniedziałek, a także sobotę. Cały czas zastępy ratownicze dozorowały teren pożaru. Co jest przyczyną powstania tego pożaru? Według naszych informacji, według oględzin miejsca zdarzenia w trakcie prowadzenia działań, jak i w okresie późniejszym, jako najprawdopodobniejszą przyczynę powstania tego pożaru możemy przyjąć zaprószenie ognia. Ile jednostek Straży Pożarnej brało udział przy gaszeniu tego pożaru? W dniu 31 sierpnia łączna ilość zastępów ratowniczo-gaśniczych wynosiła 32 zastępy, w tym 11 zastępów były to siły Państwowej Straży Pożarnej, 21 zastępów były to siły ochotniczych straży pożarnych z terenu praktycznie całego powiatu, a także z powiatu łęczyńskiego. W akcji ratowniczo-gaśniczej brali udział zawodowi strażacy z Lubartowa, z Lublina, z Włodawy, z Parczewa, a także z Łęcznej. Ogółem 25 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i ponad 120 ratowników z ochotniczych straży pożarnych. W sobotę, 1 września, została otwarta po remodelingu 4. już placówka handlowa największej sieci sklepów spożywczych w Lubartowie. Sklep numer 27 przy ulicy Lubelskiej 80 przeszedł gruntowną modernizację. Wymieniliśmy szereg urządzeń sklepowych, zarówno chłodniczych, jak i regałów suchych, po to, żeby i ustawiliśmy na nowo inaczej asortyment towarów, w sposób bardzo nowoczesny, po to, żeby sklep był bardziej przyjazny dla naszych klientów. Chcemy, żeby zakupy klienci dokonywali w naszym sklepie w jak najlepszych warunkach,
z jak najlepszym dostępem do towarów, a szczególną uwagę w dalszym ciągu będziemy zwracali na sprzedaż i ofertę artykułów świeżych, szczególnie drobiu, wędlin, mięsa i wielu innych temu podobnych. Dlatego zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców Lubartowa do odwiedzenia i zobaczenia, jak po modernizacji i po przebudowie ten sklep wygląda. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie zaprasza na spotkanie autorskie z pisarką Martą Fox. Odbędzie się ono 20 września w czytelni przy ulicy Lubelskiej. Mam przyjemność zaprosić Państwa w dniu dzisiejszym na spotkanie autorskie z poetką, pisarką, z panią Martą Fox, która jest z wykształcenia filologiem i zaproszona została do naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie na 20 września o godzinie 13 w czytelni. Odbędzie się spotkanie, na które wszystkich czytelników naszej biblioteki zapraszamy. Pokrótce może powiem, że pani Marta Fox jest z wykształcenia filologiem i napisała ponad 20 utworów literackich. Pisze poezję, pisze powieści, pisze utwory literackie różnego gatunku, ale najbardziej fascynuje ją temat młodzieży, procesu dorastania młodzieży, problemów młodzieży i ta twórczość jak gdyby najwięcej zajmuje miejsca w jej utworach. Co nie oznacza, że nie adresuje ona swoich książek dla dorosłych. Uważam, że każdy z nas może znaleźć w literaturze tworzonej przez Martę Fox bardzo wiele tematów interesujących nas jako rodziców, jako obywateli, czytelników. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam 20 września o godzinie 13 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Lubelskiej na spotkanie, które będzie z pewnością dla Państwa bardzo przyjemne. Będzie można kupić książkę, otrzymać autograf. Powiem tylko, że ostatnia powieść party pani Marty Fox to jest Kafe Plotka, powieść dla dorosłych. W związku z tym myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Serdecznie wszystkich zapraszam. Alvernia zwyciężyła w turnieju streetball zorganizowanym przez Dom Kultury w Kocku. Turniej rozgrywany był w cyklu trzydniowym na obiekcie Orlika przy Kockim Gimnazjum. W pierwszym turnieju 23 września wzięło udział 10 zespołów. Wygrała Alvernia, która w finale pokonała drużynę A 4-1. W meczu o trzecie miejsce Dukla wygrała z Destroyers 11-8. Drugi turniej 28 września z udziałem 7 zespołów zakończył się również zwycięstwem Alverni. W finale 7-2 pokonali drużynę A. W pojedynku o trzecie miejsce Destroyers wygrali z Amelinium 7-3. W ostatnim turnieju rozegranym 30 września zagrało 6 drużyn. W finale po raz trzeci Alvernia spotkała się z drużyną A. I kolejny pojedynek został rozstrzygnięty na korzyść Alverni, która wygrała mecz 7-3. O trzecie miejsce zagrały drużyna Destroyers i Amelinium. Ci pierwsi wygrali 8-6. Sędziami zawodów byli Maciej Tracz, Marcin Socha oraz Jarosław Jóźwik. O samym turnieju, poziomie sportowej rywalizacji oraz planach kontynuowania tego typu zawodów wypowiedział się dyrektor Domu Kultury w Kocku, pan Adam Świć oraz zastępca burmistrza Kocka, pan Maciej Tracz. W tym roku w Kocku otwarto uroczyście Orlika, ale tak naprawdę prawdziwa inauguracja tego boiska to była akcja letnia, którą wspólnie z instruktorami Orlika prowadził Dom Kultury. Jej elementem był turniej streetballa złożony z trzech zawodów w bardzo fajnej, wesołej atmosferze przy dobrej pogodzie z udziałem aż 10 drużyn. Przyjechały drużyny z Lubartowa, czyli drużyny doświadczone i trudno się dziwić, że to one okazały się najlepsze. Zwyciężyła Alvernia, ale też pojawiło się trochę talentów miejscowych, drużyn z Kocka i już wiem, że na pewno będziemy streetballa w Kocku organizować, myśląc też o sezonie halowym, bo kultura fizyczna i kultura, może kogoś dziwi, że Dom Kultury takimi rzeczami się zajmuje, kultura fizyczna i kultura, jeszcze raz powtórzę, to są bardzo pokrewne dziedziny i cały czas dbamy o to, żeby dbać i o umysł, o duszę i o ciało, a tego typu fajne, drobne imprezki to najlepszy sposób, żeby to organizować. Rozgrywki te prowadziłem już w latach ubiegłych, jeszcze nie pełniąc tej funkcji w Kocku, z tym, że wtedy generalnie w udział brali tylko uczniowie z Kocka, no i poziom był relatywnie
niższy. W tym roku, miłe zaskoczenie, było sporo drużyn z Lubartowa, które prezentowały już solidny poziom streetballowy. Impreza odbyła się w fajnej atmosferze. Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach będzie drużyn jeszcze więcej. Ja chętnie po pewnym okresie przerwy wrócę do swojej pasji. Bardzo chętnie zawsze pomogę w prowadzeniu tych imprez. W sobotę 1 września w pawilonie sportowym MKS Lewart AGS Lubartów rozegrano trzeci turniej 14. edycji Grand Prix Starosty Powiatu Lubartowskiego w tenisie stołowym. W dzisiejszych zawodach startowało około 50 zawodników z powiatu lubartowskiego oraz z miast i gmin ościennych, z Lublina, z Puław, z Parczewa i innych miejscowości. Graliśmy w 6 kategoriach wiekowych. W kategorii żaków zwyciężył Łukasz Drzewiecki z Wólki Rokickiej, w kategorii młodzików Mateusz Baranowski z Lubartów, w kategorii kadetów Maciej Krasucki z Kłosa Wola Skromowska, w kategorii juniorów Łukasz Kudzik z Mowu Puławy, w kategorii seniorów Łukasz Jarocki, czołowy junior polski, zawodnik LCZ Lublin. Turniej przebiegał w sportowej, miłej oprawie. Poziom zawodów zróżnicowany, gdyż obok zawodników wyczynowych grających w drugiej, trzecich ligach, czwartych startowali amatorzy, tak jak Tadeusz Maleszyk z Lubartowa, 76 lat, czy zawodnicy 8-letni Damian Bożencki z Lubartowa. Turniej sponsorowany był przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie, które przeznaczyło dotacje na ufundowanie skromnych nagród rzeczowych dla czołowych trójek zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizatorem zawodów był AGS MKS Lewart Lubartów, który to corocznie organizuje ten turniej na zlecenie Starostwa Lubartowskiego. W finale zmierzyli się reprezentant Lewartu Robert Baran oraz Łukasz Jarocki. 3-0 wygrał Łukasz Jarocki, który tego dnia był w wyśmienitej formie. Sędzia zawodów tak ocenił pojedynek finałowy. Na wysokim poziomie strzał szczególnie finał seniorów, gdzie zwyciężył Łukasz Jarocki, czołowy junior polski w swojej kategorii wiekowej. W finale spotkał się z Robertem Baranem, zawodnikiem Lewartu, mieszkającym w Skrobowie. Finał zakończył się wynikiem 3-0 przy przewadze Łukasza Jarockiego. O zwycięstwie zdecydowała młodość i dobrze przepracowany okres wakacyjny przez Łukasza Jarockiego. Robert Baran był wolniejszy i nie mógł poradzić się z atakami topspinowymi młodszego kolegi. Sam zawodnik o swoim zwycięstwie powiedział. Najtrudniejszym przeciwnikiem był pan Baran. No jest to ciężko mi się zawsze z nim gra, teraz było nieco łatwiej. Myślę, że dobre przygotowania do sezonu dały efekt, treningi dużo, 2 razy dziennie, no i jest efekt teraz, 3-0. Najstarszym zawodnikiem turnieju był Tadeusz Maleszyk. Poziom zawodów był bardzo wspaniały, bo dlatego dużo przyjechało gości, nawet z Lublina, z Lubartowa, całego powiatu oczywiście, no i bardzo się dobrze grało tym młodym i starszym oczywiście odboją, między innymi ja grałem. Jak panu poszło? No tak, średnio, zawsze czuję się młodo, jak gdy gra w tenisa. Tenis sprawia mi dużą przyjemność, no i dlatego przychodzę i zadowolony jestem z tego. W pierwszym meczu przed własną publicznością piłkarze Lewartu wysoko ulegli w 5. kolejce Beniaminkowi 4. ligi Wiktorii Żmudź. Mecz dla Lewartu zaczął się bardzo dobrze. Już w 7. minucie, po krótkim prostopadłym zagraniu Borysa Kaczmarskiego, Przemek Kosmala strzela od poprzeczki i ustala wynik na 1-0 dla Lewartu. Na odpowiedź gości nie trzeba było długo czekać. Dośrodkowanie Pawła Kosowskiego w pole karne i strzałem głową celnie kończy Bartłomiej Jędruszek. Po 15 minutach mieliśmy rezultat remisowy, 1-1. W 31 minucie niemal kopia sytuacji z 15 minuty. Dośrodkowanie niepilnowany Paweł Kosowski podwyższa na 2-1 dla Wiktorii Żmudź.
Po przerwie Lewart próbował odrobić straty, ale brakowało szczęścia i pomysłu, by trafić do bramki rywali. W 77 minucie Łukasz Leśnicki zagrywa do Krystiana Mroczka, a ten mija bramkarza i strzela na 3-1 dla Wiktorii. Strzelona bramka wywołała wiele kontrowersji. Protestowali kibice, jak i piłkarze, bo jak widać na powtórce, bramka raczej nie powinna być uznana, ponieważ dwóch zawodników Wiktorii było na pozycji spalonej. W 80 minucie ponownie goście w natarciu. Marcin Mroczek mija zawodnika Lewartu, podaje do przodu do Pawła Wysokińskiego, a ten po ziemi pokonuje bramkarza Lewartu Pawła Koleńca. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji, również przy tej bramce możemy dopatrzeć się minimalnego spalonego. Jednak z kąta ustawienia kamery trudno ocenić, jak faktycznie było. Za dyskusję z sędzią i próbę wymuszenia zmiany decyzji po czwartej bramce dla gości, kapitan Lewartu Maciej Jezior zostaje ukarany żółtą kartką. Mecz kończy się przegraną piłkarzy Lewartu 1-4 z Beniaminkiem Wiktorią Żmudź. Po 5 kolejkach Lewart w tabeli 4 Ligi Lubelskiej zajmuje 5 miejsce z 9 punktami. Następny mecz biało-niebiescy zagrają na wyjeździe, 13 w tabeli Ruchem Ryki. Na skrót meczu z Wiktorią Żmudź zapraszamy do dalszej części programu. Wynikiem 2-2 zakończyli 5 kolejkę piłkarze Pogoni 07 Perły Lubartów Rokitno. Bramki dla Pogoni 07 Perły strzelili Michał Serwin w 20 minucie oraz w 92 minucie Tomasz Kamiński. Po tym remisie podopieczni Przemysława Awtyki zajmują 13 miejsce w tabeli Lubelskiej Ligi Okręgowej. Następny mecz rozegrają w niedzielę 9 września o godzinie 17 w Lubartowie na stadionie Mosir przy ulicy Parkowej. Przeciwnikiem będzie 15 w tabeli GKS Niemce. A teraz zapraszam na prognozę pogody. Zachmurzenie umiarkowane i 13 stopni Celsjusza. Tak powita nas piątek 7 września. Po godzinie 12 niebo się rozpogodzi. Temperatura wzrośnie do 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1018 hektopaskali. Noc zapowiada się deszczowo. Nad ranem termometry pokażą 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie spadnie o 2 kreski. Sobota zapowiada się deszczowo. Po godzinie 12 termometry pokażą 17 stopni Celsjusza. Barometr wskaże 1018 hektopaskali. W nocy może wystąpić zachmurzenie umiarkowane. Temperatura osiągnie wartość 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie wzrośnie do 1020 hektopaskali. W niedzielę 9 września możemy spodziewać się słonecznej pogody i 21 stopni Celsjusza. Barometry wskażą 1023 hektopaskale. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, ciśnienie do 1021 hektopaskali. Poniedziałek zapowiada się ciepło i słonecznie. Termometry pokażą 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1020 hektopaskali. Noc zapowiada się również pogodnie. Temperatura spadnie do 10 stopni Celsjusza. Barometr wskaże 1018 hektopaskali. We wtorek 11 września słonecznie i ciepło. Spodziewana temperatura to 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1016 hektopaskali. Noc zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie wzrośnie do 1018 hektopaskali. Środa 12 września. Burze z deszczem i 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1019 hektopaskali. Po godzinie 18 temperatura spadnie do 13 stopni Celsjusza. Czwartek, podobnie do dni poprzednich, ciepły i słoneczny. Termometry pokażą 30 stopni Celsjusza. Ciśnienie osiągnie wartość 1016 hektopaskali. Noc zapowiada się deszczowo. Temperatura spadnie do 14 stopni. Ciśnienie wzrośnie o 2 kreski. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. A w informacjach to już wszystko. Przypominam, że nasz program dostępny jest także na stronie internetowej www.kanales.pl. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami poprzez adres redakcja@kanales.pl, a także pod numerem telefonu 81 463 99 70. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Trzeciego września nastąpiły uroczyste inauguracje rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie powrócili do szkół, by kontynuować naukę.
W jakich nastrojach rozpoczął się rok szkolny? 3 września o godzinie 9 na obiektach tutaj przyszkolnych rozpoczęliśmy uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. W tej uroczystości brali udział nauczyciele, uczniowie oczywiście, bo oni są tutaj bohaterami tego pierwszego dnia, ale również duża grupa rodziców. Rokrocznie rodzice przychodzą z tymi najmłodszymi dziećmi, czyli przede wszystkim z uczniami klas pierwszych, ale również oddziału przedszkolnego. Nauczyciele na pewno są już przygotowani do nowego roku szkolnego, odbyła się już wcześniej rada pedagogiczna, a jeśli chodzi o dzieci, po ich twarzach, po zachowaniu, po uśmiechu, po radości, widać, że też są gotowi, aby po tym czasie wakacyjnym rozpocząć nowy rok szkolny. Jeśli chodzi o rodziców, myślę, że trochę z pewnym zakłopotaniem, czy z takim lękiem, obawą przyprowadzili tutaj swoje dzieci, ale to jest naturalne. Ja też pamiętam, kiedy swoje dzieci prowadziłam do klasy pierwszej, to też miałam takie obawy, ale też zapewniłam rodziców, że będą tutaj dobrze się czuły w naszej szkole i jestem przekonana, że i rodzice i dzieci będą zadowoleni z tego, że rozpoczęli ten nowy rok szkolny. Jakie zmiany czekają uczniów w przyszłym roku szkolnym? W nowym roku szkolnym pierwszy etap edukacyjny, czyli uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich oraz z drugiego etapu edukacyjnego uczniowie klas czwartych rozpoczynają nauczanie zgodnie z nową podstawą programową, czyli tą zatwierdzoną w grudniu 2008 roku przez ministra edukacji narodowej. Nauczyciele odpowiednio napisali programy i też zaplanowali pracę zgodnie z tymi wymogami z nowej podstawy programowej. Ale w naszej szkole też pewne zmiany są w tym nowym roku szkolnym. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych, czwartą godzinę wychowania fizycznego będą realizować na pływalni przy szkole podstawowej numer 3. Natomiast pozostałe oddziały idą zgodnie, czy będą realizować treści podstawy programowej zgodnie z planem. Czy uczniów klas pierwszych w tym roku jest więcej czy mniej? W każdym poziomie, a więc na poziomie klas pierwszych mamy 3 oddziały. W tym roku mamy 74 uczniów w klasach pierwszych w 3 oddziałach i to jest porównywalna liczba uczniów do ubiegłego roku. A czy zmieniły się programy nauczania? Tak, programy nauczania, to znaczy w klasach piątych i szóstych realizujemy programy nauczania, te, które były wcześniej zatwierdzone, natomiast oczywiście jak również w klasach drugich i trzecich. Natomiast programy nauczania nowe zostały wprowadzone w klasie pierwszej obecnej oraz w klasie czwartej i one są dostosowane do tej nowej podstawy programowej. Czy dla uczniów są przewidziane jakieś zajęcia, których nie było wcześniej? W obecnym roku szkolnym są realizowane zajęcia takie, które były w ubiegłym roku i też kilka zdań chciałabym powiedzieć na ten temat. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania, czyli z matematyki, przyrody, historii, po to, żeby przygotować uczniów właśnie do konkursów przedmiotowych organizowanych przez lubelskiego kuratora oświaty i tu uczniowie nasi odnoszą sukcesy, ale również realizujemy edukację filozoficzną w ramach programu LEGO Logos, autorskiego programu pana Spychały. U nas nauczyciele, 2 nauczycieli jest przeszkolonych. Uczniowie pracują w oparciu o klocki Lego i rozwijają swoje umiejętności dyskutowania, prezentowania własnego zdania czy uzgadniania wspólnych zdań. Natomiast również ciekawą formą zajęć to są zajęcia z robotyki. Uczniowie pracują w oparciu o klocki Lego Widu. Dzięki temu mam nadzieję, że w przyszłości będą mieli możliwość studiowania na kierunkach technicznych, a może też parania się robotyką już na poważnie. Oczywiście jest dużo takich zajęć rozwijających umiejętności plastyczne, muzyczne, działa zespół Allegro, także uważam, że w tym roku szkolnym jest bardzo bogata oferta dla uczniów ze strony właśnie nauczycieli, wykorzystująca też umiejętności i samych nauczycieli. Panie dyrektorze, skończyły się wakacje, czas wrócić do szkoły. Proszę powiedzieć, jakie nastroje panują wśród pana uczniów? Świetne, świetne.
zaczynamy 14 rok szkolny. Widzą przed budynkiem kolorowe boisko, to, które było kiedyś zapowiadane, także z utęsknieniem czekają na szkołę. Czyli to boisko to jest gratka dla pana uczniów? No myślę, że po 40 latach takiej masy bitumicznej patrzenia, teraz piękny kolor, bezpieczny, na pewno wielka gratka, nie tylko dla uczniów gimnazjum, ale podstawówki i myślę, że wielu mieszkańców. Jak duże będą to zmiany? Jeżeli chodzi o boisko? Tak. No boisko, że będzie można bezpieczny w różne rodzaje gier, bo w tej chwili to boisko wielofunkcyjne, na nim znajduje się 6 boisk. I już wiem, że 22, jak pogoda pozwoli, będzie taka parafiada w piłkę siatkową, bo tam jednocześnie może 6 drużyn grać. Pełnowymiarowe do piłki ręcznej, chyba jedyne w okolicach takie o nawierzchni sztucznej. Pełnowymiarowe do koszykówki, no i kort tenisowy. Także zobaczymy, na jakie będzie zapotrzebowanie ze strony mieszkańców. Na razie musimy tę końcówkę prac, odbiór i dopiero będziemy, jak odbierzemy, wszystko będzie ok, będziemy dalej działać. Czy zmieniły się programy nauczania? W tym roku w gimnazjum w bardzo niewielkim stopniu, bo gimnazjum 3 lata temu generalną reformę kolejną programów przechodziło. Teraz tylko w pierwszej klasie delikatnie się siatka zmieniła, natomiast jeżeli chodzi o programy, o podręczniki, nic się nie zmieniło. Praktycznie my nie zmieniamy podręczników od wielu, wielu, wielu lat. Czy uczniów jest mniej, czy więcej? No akurat u nas o kilku uczniów jest więcej w stosunku do ubiegłego roku.